Hello, hello, hello. Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wolfensteina. Już w sumie nie jesteśmy tak daleko od końca gry. Jest to siódmy rozdział, Stare Miasto. Siódmy rozdział, jeszcze przed nami ósmy i dziewiąty. Tak więc, tak jak mówię, nie jest tak daleko do końca. No i teraz napierdalamy zajebistym, kurwa, robotem. Ale będzie miazga. Wow. I co ja mam tutaj zrobić? Aha, teraz mogę sobie wyciągnąć pistolet jakiś, albo cokolwiek jakbym wyciągnął, byłoby całkiem miło. Okej, okay, teraz mogę sobie ich atakować tym. Ewentualnie dobijać z broni palnej. Bardzo mi miło. Niestety nie mogę jakby zbierać tutaj rzeczy. No to niewiele mi da. Nie myślę, że muszę go opuścić teraz, bo to będzie trochę słabe. Nie, nie muszę. Zrobimy sobie tak. O, co tak mało naboi mam tutaj? No to nieważne. Postrzelimy sobie, dobra. Będziemy napierdzielać dalej. Jebu tu. Siema. Nice, nice, nice. Kabum. To ile tych beczek tam jeszcze jest, czy nie? Aha, te już nie wybuchną, no nieważne. Chyba muszę gdzieś zrobić tak. Nie? Myślałem. Muszę obejść? No dobra, niech będzie, że obejdę. Dobra, spoko się leci. Weźmiemy sobie jednak shock hammera. Training nazi. Niego też zabiłem. Nikt nie przeżyje. Wypadł mi stąd. Nie będziesz mnie tu strzelał. Uwielbiam, jak robię im te dziury w tym, w klatce piersiowej. To jest naprawdę cudne. Zasadniczo nawet nie wiem, jak wyjść z tego robota. Ale to nie ma znaczenia. Może jest miło. Chociaż myślę, że jednakowoż muszę wyjść z niego. Jakoś. Żeby tam to coś wyciągnąć. Czekajcie. Ja tylko przeładowałem broń. Nie. Jak ja mam z tego wyjść? Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia. Jak mam opuścić pojazd. Ja się klikam, co mogę. No, nie bardzo. Lederoboter. To ciężki hydrauliczny pojazd dwunożny, zaprojektowany do podnoszenia i innych ciężkich robót budowlanych. Aha. Jak się z tego, kurwa, gówna wychodzi zatem? Nie wiem, zobaczmy po klawiszologii może. Przypisanie klawiszy. Akcja. Okej, okay, spójrz w górę, dół, bla, bla. Użyj... Włącz, wyłącz dwie bronie, rzuć granat, mapa, zmień strzał, dziennik celowania, tak wręcz wychylenie się z osłony. Nie mam pojęcia. Nic generalnie... O, C się wychodzi, okej. Dobrze wiedzieć, w sumie. Tutaj, jak dobrze rozumiem, to ja mam tylko coś do przełączenia, o właśnie. Coś sobie otworzę. A, dużą bramę i teraz mogę wracać do swojego zajebistego lederobota. Le
A weź spierdalaj. Twarda skóra. Odblokowałem. Zajebiście, co to jest? Twarda skóra. Gdzie to było? Tu? Tak, zmniejsza utratę energii po atakach wręcz. Głowę rozbite rurami. Okej, dobra. Czyli wsiadamy. I napierdalamy dalej. No, come on. No, jak zajebiście. Śmieszne tylko, że mamy, wiecie, inną łapę pod innym klawiszem, ale to już bez znaczenia. Okej, coś tam wybuchło, nie wiem co. Nieważne. Możemy to rozjebać? Nie? Szkoda. Chyba musimy wyjść. Pozbieramy tu jakiś ten. No i ogólnie ten... Wybaczcie. Ten robot nam się wpisuje zamiast noża. Aha, i mamy tu obrzyn, a tutaj jeszcze to jedno wolne miejsce, to mamy... jakby nie było... ten cały... karabin, kurde... No, ci co tam tacy dozbrojeni, no to tam on wchodzi. W tamto miejsce w sumie, jakby nie było, dobra. No nie, no ładnie, tu ładnie, pięknie, wszystko takie rozjebane. Bo co to jest to? Myślałem, że coś tu będzie. Nie ma nic, dobra. Idziemy. Okej, czyżby tak, zaktualizowano mapę. A, potrzebuję klucza. A klucz jest gdzieś tutaj przede mną, tam. Za tymi drzwiami. Jest, mamy klucz. Are you still there, Blaskovic? I'm here, Kessler. What's your status? Status is airborne. I took over at Zeppelin. Flying it to Berlin to spread the flyers. You are crazy as a loon, Kessler. I know I will not make it out alive. It's a strange feeling to meet your end with determination. But I feel a sense of, what's the word? Glückseligkeit, bliss. I hope that someday you will know this too. I hope so too. Mm-hmm. Dobra, no to pogadali my. Czekajcie, tu coś jeszcze jest, widzę. Już się wcześniej do mnie uśmiechało. Nie, nic, dobra. Pistolecik tylko, ale mam full... O, ale armor się przyda. Następny armor, dobra, nic. No i idziemy w takim razie, au. Idziemy w takim razie tutaj. Musimy naszego robota zostawić. Znowu naziści spadają, tylko już nie wiem skąd, ale spadają. Może w międzyczasie jakieś tornado było albo coś i tak, wiecie, wywiało w górę, porwało. Rzućmy im granata. No, trochę ich tu jest. O, super. Zajebiście. Podoba mi się. Teraz możemy sobie spokojnie ich wszystkich kosić. Następny spadną. Skąd oni w ogóle się tu pojawiają? Już nie widzę żadnych zeppelinów na niebie. Ale w sumie dobry pomysł na spawnowanie przeciwników, jakby nie było. Każdy, widzicie, strzał wymierzony, żeby zabić i tak dalej. Ej, że ty w chuj, nawet głowy nie masz. Nie, głowę akurat masz. Au, 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 co jest nie tak?
Czemu nie mogłem strzelić? Tego nie rozumiem. Ileż ich tu będzie, kurwa? Aha, podniosłem tą broń przez przypadek. No dobra, to akurat powiedzmy, że dużo mi mówi. Ty chuju, ty. Dobra, rzućmy im granat. No cię chyba pojebało, kolego. Odbiło się od niego, co za bullshit, no. Weźmy sobie może teraz to. Pas na granatów, tylko wuj umiejętność kolejną, zajebiście. Dobra, chyba musimy po prostu między nimi przejść, bo jak widzicie, nic to nie daje, że ja sobie ich tutaj tak tłukę i tłukę. Raczej wychodzi na to, że oni się spawnują non-stop. A tu mamy wrota, które musi rozwalić ten robot. Bo inaczej jakoś, no to nie wiem, chyba nie. O, nie mamy granatów. Trochę niemiło. No, kurwa, a możecie przestać biegać jeden za drugim? Pojebało was? No pojebało ich, no. Kurde, jak fajnie. Dwóch naraz załatwiłem, ale... Wiecie, zazwyczaj to wybucha, jak strzelę w żywego kolesia, a tutaj widzicie... Zamiast wybuchnąć, no to chwilę się w nim paliło. Dobra, tu jakieś apteczki, nie apteczki. Tu możemy przejść, tak? Aha, dobra, rozumiem. Czyli po prostu ja to wszystko zrobiłem tylko po to, żeby przejść naokoło, żeby otworzyć drogę temu mojemu zajebistemu robocikowi. To ma sens. No i teraz na spokojnie możemy sobie cisnąć zombifikowanych nazistów. Ogólnie Niemców, bo w sumie nie wszyscy z nich to naziści, ale... Ale wiecie, o co chodzi. Dobra. To miło. Teraz jest miło. Na, jak pięknie znikają. A, już się zdążyło przeładować, w sumie fajnie. No come on. Gnijcie więcej naraz, nie tylko po jednym. Dobra, chyba wystarczy. Yeah. Wespnij się na mur. Opuść etap. No szybko, szybko te etapy mi tutaj mijają. Co to w ogóle za posąg jakiś, kurde, jakiegoś króla? Cmentarz będzie, o kurde. To może to jest ten król Otton, a tu będzie cmentarz. Rozdział 8, wykopaliska. Uuuu, nieźle. Wykryto sygnały. O nie, co za bullshit. Naprawdę, musi to tutaj być. Po prostu jeszcze tylko tego brakowało, żebym się teraz musiał na Niemców, kurwa, czaić. Czemu na mnie mogę wejść? Przecież jest na tyle miejsca. Jesus. To, ktoś go pocieszył? Hast du etwa Angst, Hans? Vielleicht? Hast du gesehen, was sie mit Fritz gemacht haben? Ich konnte Fritz leiden, aber er hat's nicht anders verdient. Hat sich mit den Falschen angelegt. O ty w dupę. Kurwa, no chciałem ich łatwo i przyjemnie zdjąć. Oczywiście skończyło się jak zwykle.
No teraz już chuj. Ale była amunicja, czemu jej nie podniosłem? Oh shit. Nie kop mnie po twarzy, gnoju. Tak. To nie był najlepszy wybór, żeby tutaj biec. Jak szalony. Ale kurczę, no chciałem sobie tak, wiecie, znowu łatwo ten... No to nie, no to jeden z nich musiał, kurwa, uciec? Nie wiem dlaczego, pomimo że dostał w łeb, uciekł, a drugi, kurwa, postanowił zmienić się w potwora. Ej, chuj. Spróbujmy z tej strony, że będziemy mieli może więcej szczęścia. Chyba tak, bo właśnie ich ominęliśmy. Do jednego się zbliżamy. W ogóle co się stało z tym cmentarzem? Wszystko jakieś takie porozpierdalane. Tu w tym pomieszczeniu, co tam było po lewej, powinien być gość. Tutaj. Na 100%. Chyba, że jest pod spodem. Yeah! Okej, w trakcie poruszania się do tyłu zrób szybki zwrot. Zajebiście. Super. To za headshoty, jak rozumiem. A tutaj mamy czaszki, kuźwa, poprzebijane. Też headshoty. Pamiętnik Helgi, wpis numer 6. Oh yeah! Drogi ojcze, nauczyłeś mnie kochać tajemnice skrywane przez przeszłość, a jednak najważniejszą tajemnicę, dlaczego zdecydowałeś się odebrać sobie życie, zabrać ze sobą do grobu, przez cały czas o tym myślę, pytanie to wciąż świdruje mój umysł, szukam odpowiedzi, czy to była moja wina, ojcze, nie byłeś ze mnie zadowolony, obawiam się, że to jedyne pytanie, na które nigdy nie znajdę odpowiedzi. Ale nie to jest w tej chwili najważniejsze. Muszę skupić się na swoich myślach, muszę skupić się na tym, co kocham, na pracy polowej, odkrywaniu tajemnic przeszłości, pociągam bla 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 bla. Uważam, że król Oton był w głębi serca romantykiem, kochał swoją żonę bla 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 bla. Choć sam był królem, kościół w tamtym czasach był bardzo wpływowy, Oton uznał, że jego dzieła będą uznane za jakieś, przez Kler za wytwory Lucyfera i duchowni odrzucą te jego pretensje do tronu świętego. W związku z tym wykopał sieć tuneli pod zbezczeszczonym kościołem w Wolfsburgu. Ten podziemny kompleks był jego laboratorium. Tam uczeni, a wśród nich opadł ze starego kościoła w Wolfsburgu. Konrad pracował w sekrecie nad machinami wojennymi i eliksirami alchemicznymi opisanymi w starożytnych pergaminach ze Stambułu. Oszukał kościół, twierdząc, że machiny użyte w trakcie bitew tak naprawdę były aniołami zesłanymi przez Boga. To wszystko składa się na naprawdę wyjątkową całość. Muszę tylko odłupać ostatnie fragmenty kamienia. Bla 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 bla. Chyba uczę się. Uczę to dziś lampką dobrego wina. Pierdol się w dupę. No, tyle. Dobra, czyli tak, tu mamy, o Boże, notatka archeologa SS Randolfa. Sugeruje wykopanie tunelu w północno-zachodniej części cmentarza. Wiele wskazuje na to, że drogą łatwiej dostaniemy się do podziemnego kompleksu, że tą drogą łatwiej dostaniemy się do podziemnego kompleksu króla Ottona. Będziemy musieli kopać bardzo głęboko i potrzebować będziemy znacznie więcej siły roboczej, aby wznieść windy, położyć tory, kolejki, kable elektryczne itd. Spoko, nie zrozumiałem w sumie to tak czy nie. I list króla Ottona. List króla Ottona? To nie ma sensu. Zgodnie z pani prośbą... Aha, przetłumaczony list króla Ottona. Okej. Okay. Czemu nie mogę go... O. Czemu kurwa się tak dzieje? Nieważne. Ja odtąd z woli Bożej święty cesarz rzymski do czcigodnego Konrada opata wulfburskiego. Bla bla bla. Ze względu na naturę naszego problemu i poważne zagrożenie dla nas obu ze strony bla bla bla, podjąłem decyzję o zakończeniu badań pergaminów konstantynopolskich. Wiem dobrze, że mój wierny druhu, jak wiele czasu poświęciłeś,
oraz dary użyczone mi przez Boga. Najnowsza konstrukcja jest jednak wynaturzeniem piekielnym. Wiem, że często narzekali, że pergaminy są niekompletne, ale ja podejrzewam, że to sam Lucyfer stara się skierować nas na złą drogę. Nie możemy mu na to pozwolić. Co tam jest? Cały kapitan nieczytelny. Na mocy nadanej mi przez Boga Wszechmogącego nakazuje ci spalić wszystko, co znajduje się w tunelach, zniszczyć wszystko, nie pozwól przeżyć nikomu. Nie może zostawić nic, co odkryje prawdziwe przeznaczenie tych tuneli. Chcę, aby wszystkie dowody twojej bla 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 w Wolburgu zostały zniszczone. Musisz spalić tę mapę kompleksu, a jeśli nie możesz zniszczyć wewnętrznego skarbca, zamknij go tak, by nikt... wewnętrzne skarbce zamknij tak, by nikt nie mógł go otworzyć. Spal całe miasto doszczętnie, jeśli będziesz musiał. Wyślę moich najlepszych ludzi, aby pomogli ci w tym przedsięwzięciu. I tam coś było jeszcze, coś się zjebało. Drogi przyjacielu, coś tam było. Jeśli ktoś dowie się o tym, co działo się pod ziemią, będę musiał ściąć ci głowę. Zrób to, a następnie wracaj do Peterbornu, a ja sobie cię wynagrodzę. Nakażę przeniesienie, dobra. Mapa, bieremy. To jest godzina. Dobra, noże bieremy. Notatka Helgi. Jezus Maria, ile kurwa czytania. Jakże trudno jest odróżnić miejscowe legendy od dawnych zapomnianych prawd. Wpadłem chyba jednak na jakiś trop. Pod ruinami zbezpiecznego kościoła znajduje się sieć starożytnych tuneli. Jestem teraz tego coraz bardziej pewny. Tam na dole jest coś, co zostało ukryte przed światem. Może być tak, że nigdy... dobra, dobra, no to mniej więcej to samo, co wcześniej. Muszę pamiętać o kupieniu mleka dla kotów, zanim wrócę dziś do domu. No to jest, kurwa, też istotna informacja. Co do chuja? Skąd, kurwa? No jasne, jeszcze ty. Zajebiście. Musicie przestać do mnie, kurwa, tak napierdalać tymi granatami. Macie, kurwa, granat, chuje. Jak tak lubicie granaty. No tak, zapomniałem, że oni jeszcze wstają. No, teraz już nie. A do chuja, no. Idź w chuj, idź. Czemu za każdym razem jak z tego wystrzelę, to zamiast się przeładowywać, to mi się zmienia broń? Znaczy, teraz nie mam amunicji, to rozumiem, ale... ale wcześniej czemu? Tam byłeś, dupku, dlatego mnie zauważył, bo tak wysoko siedzi. Zabiłem gnoja, czy nie zabiłem? Oto jest pytanie. Czemu ja, kurwa, mam wyłączoną optykę? To też w sumie dobre pytanie. Jeszcze jeden granat. Oż, chuj wam w dupę, no. Nie mam już życia, no. Czekajcie, weźmiemy sobie to. No, chyba zginął. Chyba tylko ten został. Na niego też w sumie jest lekarstwo. I na razie. W ogóle już zdążyliśmy rękę sobie zabandażować. Nie wiem kiedy, ale mam zabandażowaną. Dobra. Wszyscy Niemcy zginęli. Jest spoko. Tutaj ten dupek siedział, no. No jebanej wieży strażniczej, no to... no to się nie ma co dziwić, że mnie zauważył. Co oni tu mają?
Dobra, se paninki oglądali, co? Dobra, tu możemy pozbierać wszystko. Notatka Helgi. Znalazłem bardzo starą mapę oraz list króla Tona świętego cesarza rzymskiego. Wiedziałem, tunel naprawdę istnieje. Dobra. Już to wszystko czytaliśmy, a teraz dowiadujemy się wcześniejszych rzeczy. No, to jest takie chujowe. Cyrkiel. O, zajebiście. Trzeci wpis z dziennika. Sierpień jest taki gorący, poce się jak świnia. No świetnie, to kurwa genialnie, super, zajebiście, cieszę się, spierdalaj. Szatany, demony, wiedźmy. Dobra, jebać to naprawdę, to, kurwa, to jest tak już nieciekawe. Na przykład bardziej ciekawe jest ten obrazek tutaj. Bo tu może być na... No fuck, nie o to mi chodziło. Tu może być naprawdę coś ciekawego, jakieś drzewo genealogiczne jakiegoś tam Ottona czy kogo, nie? Albo na przykład tu mapa. I na tym jakbyśmy się skupili, bo może by było fajnie, a tak kurwa czytamy listy o tym, że kurwa koleś się poci jak świnia. No po prostu kurwa zajebiście. Dzięki wam, twórcy gry. Chyba nic nie ma. Przeskoczyć. Nie, czekajcie, jestem znowu w tym samym miejscu. A, tutaj do góry, no dobra. Zasadnicza. O, jakieś drzwi są. Dobra, przejdźmy za te drzwi i chyba skończymy odcinek. O tak, faktycznie trzeba je wyłączyć, przytrzymując to. Myślę, że jak już przejdę za te drzwi. Cmentarz, tak. O właśnie, jest ikonka. Ikonka zapisu była. Więc, moi drodzy, zakończymy sobie tutaj odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o tym, żeby skomentować i ocenić film. No i żegnam się. Bye, bye. Trzymajcie się. Elo. Hunta out. No cześć.